Panie pośle, jest pan zwolennikiem powołania polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, której sztab, siedziba miałaby być w Lublinie. Mówił pan o tym i jest pan orędownikiem takiego działania. Proszę powiedzieć, jak pan uważa, jakie powinno być stanowisko dowództwa tej brygady, czy decyzja polityczna a propos użycia tej brygady, gdyby taka powstała, w hipotetycznym konflikcie rosyjsko-ukraińskim? Jak taka polsko-litewsko-ukraińska brygada powinna się wtedy zachować? Jest to pytanie trochę podstępne i trochę nie do polityka w moim położeniu, bo nie chcę tutaj wychodzić na tego, który jeździ po Polsce i nawołuje do wojny. Po prostu zwróciłem uwagę na to, że jest projekt, który jest od 1997 roku. Wszyscy go popierali. Początkowo był batalionem, potem doszli do wniosku eksperci, że powinien być brygadą, że są wszystkie formalności spełnione. I że dzisiaj potrzebuje wsparcia wojsko ukraińskie. My dzisiaj pewnie w tym konflikcie niczego nie mamy do powiedzenia. Na ile ja rozumiem stan przygotowań, bo on jest czysto teoretyczny, praktycznie nic nie zrobiono. Ale jeśli dobrze rozumiem, podstawowym celem takiej brygady powinny być wspólne ćwiczenia, uczenie się współdziałania także w sytuacjach kryzysowych, zwrócenie uwagi na to, że współdziałanie wojska nie musi dotyczyć tylko operacji militarnych, ale także może dotyczyć operacji cywilnych. I to już zostawiłbym jednak ekspertom. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj w momencie takich zagrożeń w tej części Europy współpraca pomiędzy wojskami państw NATO i naszych sąsiadów, którzy są przyjaźni wobec NATO, powinna być rozwijana. I nie mam wątpliwości co do sprawy zasadniczej, że Polska nie powinna wobec tych wydarzeń na Ukrainie stosować tylko tej metody, że wszystko robimy przez Unię albo przez NATO. Powinniśmy mieć swoje inicjatywy. One powinny dotyczyć wojska, szkolnictwa i gospodarki. Uważam na przykład, że powinien zostać powołany koniecznie Polsko-Ukraiński Fundusz Przedsiębiorczości. Być może w części za unijne pieniądze. Dlatego, że jeżeli my nie skorzystamy z tej okazji, tak samo w przypadku energii, to być może podobno się nie trafi. W Europie jest takie myślenie, w historii Europy, że każdy kryzys, każde nieszczęście można przekuć na coś dobrego. Więc moja filozofia wobec konfliktu na Ukrainie jest następująca. Próbujmy skorzystać z tego, co się wydarzyło i przekuć to, co się jeszcze da na dobre. To nie jest tak, że w przypadku politycznej decyzji o powołaniu takiej brygady to nie powinno być zsynchronizowane też z przygotowywaniem Ukrainy do wejścia do NATO? Te przygotowania, jak pan wie, się toczyły bardzo długo. Przecież Ukraina uczestniczyła w wielu programach partnerskich z NATO. Zresztą opinie na temat tej współpracy były bardzo dobre. Zresztą jednym z orędowników kiedyś, dawno, był nawet były prezydent Ukrainy Janukowycz. To na Ukrainie kiedyś było bardzo popularne podejście. Później Ukraina już za tej kadencji Janukowycza oświadczyła, że jest państwem pozablokowym. I z wielu programów współpracy z NATO, a przede wszystkim z ambicji uczestniczenia w NATO w przyszłości się wycofała. A teraz czekamy na to, jak się będzie rozwijała sytuacja na Ukrainie obecnie. Obecna deklaracja jest taka, nie chcemy do NATO, natomiast jesteśmy przyjaźni i myślę, że to, co możemy robić w tej chwili, no to po prostu rozwijać współpracę wojskową w tych warunkach politycznych, jakie są. Skoro o wojsku mowa, Anne Applebaum napisała dziś, powinni...